Po każdych deszczach trzeba było dziury naprawiać, bo się robiły dziury w samochodach, tylko przejechały, to były dziury. A jaka to była droga? Z czego było stworzona? Normalnie żwirowa droga, z kopalni ten szuter wozili też na tą drogę, ale to w lecie to się kurzyło, jak było sucho, a jak mokro, to znowu błoto się robiło. Jeździło się strasznie po tych dziurach rowerem, ja nim kręgosłup je boli, nie mogę nogi, nie mogę chodzić na piechotę, muszę rowerem jeździć. I gdzieś mi przyszło na tamten koniec jeździć, teraz 2 lata nie byłam już, bo nie mogłam dojechać na tego. A teraz to wsiądę sobie i przejadę. Super się jeździ. Jest to droga, która została wyremontowana w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego powiatu lubińskiego, który dotyczy naprawy dróg powiatowych. Jest to bardzo szeroki program. Obejmuje on nie tylko naprawę dróg powiatowych w gminach, a więc w gminach wiejskich, ale także w mieście Lubinie. Wielkie wyzwanie, które podjęliśmy 3 lata temu, i które jest konsekwentnie realizowane. Chciałabym podziękować przede wszystkim mieszkańcom za cierpliwość, że przez tyle lat cierpliwie na tą drogę czekali i dzisiaj ją mają. A uwaga moja jest jeszcze taka, i tutaj wiem to z rozmów, że ci, którzy bywają tutaj bardzo rzadko, ale przyjeżdżają z różnych powodów do wsi, przejeżdżają tą wieś dzisiaj, nie wierząc, że to jest ta wieś, w której byli jeszcze parę miesięcy temu. Przejeżdżają i zaczynają się zastanawiać, czy to jest tu. Tutaj nie było takiej drogi, to musi być inna wieś. Więc wizerunek wsi zdecydowanie się poprawił i myślę, że wszyscy to doceniamy. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy tej drogi i niech wam służy. Ten odcinek to prawie kilometr z zupełnie wymienioną nawierzchnią, z odwodnieniem, z chodnikiem, którego nigdy tu nie było, z całą infrastrukturą niezbędną do zjazdów na posesję indywidualnych zabudowań. A więc wszystko to, co jest niezbędne dla funkcjonowania drogi w normalnej miejscowości, zostało spełnione.